drodzy bracia w biskupstwie, czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, kochani diakoni Andrzeju i Janie, umiłowani bracia i siostry. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa Chrystusa nabierają dziś szczególnego wymiaru. Podprowadzają nas bowiem pod tajemnicę kapłaństwa, do której Jezus na przestrzeni wieków powołuje mężczyzn i powierza im losy założonego przez siebie Kościoła, polecając im posługę udzielania łask i nauczania. Zatem kapłan jest postawiony przez Boga, by towarzyszyć człowiekowi na jego drodze życia od początku do końca. Dlatego gorliwy kapłan stoi u boku wiernych w każdej ważnej godzinie ich życia, aby mocą otrzymanej od Boga władzy darzyć ich tą łaską, która jest początkiem życia nadprzyrodzonego. Tak więc kapłan towarzyszy człowiekowi od początku aż do bramy wieczności. W tym towarzyszeniu ludzkiemu życiu każdy kapłan powinien pamiętać i mieć w świadomości dwa największe marzenia. Pierwsze to takie, by zostać święty, by być kapłanem takim jak święty Jan Maria Vianney, święty Jan Paweł II, którego dzisiaj 99. urodziny obchodzimy, czy nasz patron archidiecezji błogosławiony Jakub Strzemię. Dlatego proszę was, drodzy diakoni, i proszę wszystkich kapłanów, bądźcie świętymi kapłanami. Pragnijcie być kapłanami nieprzeciętnymi, kapłanami pracowitymi i rozmodlonymi. Pragnijcie innym dawać Chrystusa w Jego sakramentach i nauczaniu. Pracujcie wytrwale na niwie Pańskiej, do której was Bóg pośle. Spełniajcie swoje posługiwanie tak, aby zyskać życie wieczne, aby nie zatracić daru świętości, jaki ma być celem dla was. Drugie marzenie, jakie powinno być w sercu kapłana, to zbawienie wszystkich powierzonych jego pieczy parafii. Tu oczywiście niezrównanym przykładem jest święty Jan Maria Vianney, który poświęcił się zupełnie dla swoich parafian. Rozbudził ich duchowo, a zaniedbana parafia w Ars stała się, możemy powiedzieć, królestwem Boga na ziemi. Zatem proszę was, abyście swoją postawą budowali Królestwo Boże i tym samym przyprowadzili innych do świętości. Niech wasza dobra postawa ożywi wspólnotę Kościoła, szczególnie tam, gdzie będziecie posługiwali już lub już posługujecie. Cichodni wirni, potrzebując świaszczenniki w świętych, dobrozyczliwych, teplych, ta odkryty na ichni problemy. Сьогодні вірні потребують священників світлих і мудрих. В світі, переповному різними ідеологіями, без надію, заперечення моральності та надприродності, в такому світі ви, кандидати до свячень, повинні разом з нами бути вчителями віри. Служіння слова – це особливо важливе завдання священника. В цьому служінні ви повинні давати людям слово Бога, а не ваше власне слово. Стаючи священниками, ми повертаємося на радія Христа в проголошенні доброї новини та істин католицької віри. Будете робити це ви –
Андрію і Яни через проповіді, катехези, приготування до таїнств та в розмовах з людьми. Нехай в цьому служінні ніхто з нас не замовчає складних тем, догм віри та принципів моралі. Адже Христос наказує нам навчати людей всього того, що Він передав апостолам. Наказує навчати віри не в скороченій формі, не вибираючи лише ті істини, які подобаються людям, але всю залишену ним науку. Проголошення Божого Слова не може бути півправд. Проголошення Бога Слова повинна бути викладена вся правда, як сказав Ісус. Ні одна риска, ні одна йота закону не перейде, поки все не здійсниться. Вже за мить ви, дорогі діакони, вийдете з Львівської катедри священниками. Взяті з-поміж людей і настановлені для людей в справах Божих. Бережіть в собі цю гідність, повторюючи слова святого апостола Петра. Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю Тебе. Нехай ці слова ніколи не стануть лише гаслом вашого священства, але реальною поставою життя і святості священничого служіння. А ми, шановні отці, маємо бути зразком для цих двох молодих діаконів. Тому кожному з нас варто сьогодні зробити іспит совісті з нашого служіння, з наших мір про святість і ведення інших до Бога. Варто сьогодні поставити питання, чи двоє цих діаконів мають в нас добрий приклад душпастерської праці. Друзі, браття і сестри, є спосіб не вспомнеć о великій ролі родичів в реалізації капłańskiego powołania. To przecież rodzina stanowi niejako pierwsze seminarium, w którym przyszły ksiądz otrzymuje łaskę Chrztu Świętego i łaskę wiary. Dziękujemy więc rodzicom za ich wkład w rozwój powołania tych naszych diakonów. Jest to dla tej rodziny szczególna łaska, dla tej najbliższej i tej dalszej. Nie może bowiem Pan Bóg bardziej wyróżnić rodziny, jak przez dar powołania. Dlatego, drogie rodziny, cieszcie się z dzisiejszego daru kapłaństwa, który rodzi się również dla Was. Cieszcie się i wspierajcie nie tyle materialnie, co duchowo Waszych synów, aby wytrwali w powołaniu aż do śmierci. Wszystkich tutaj obecnych proszę, otoczcie swoją modlitewną pamięcią, ale też życzliwym wsparciem tych Waszych przyjaciół i znajomych, którzy podejmują się tak wzniosłej posługi, a zarazem tak odpowiedzialnej. Wy potrzebujecie kapłanów, ale i oni potrzebują Was, wiernych świeckich. Jesteśmy wspólnotą Kościoła, a we wspólnocie nikt nie może czuć się osamotniony, odrzucony i zapomniany. Pamiętajmy o tym, aby w nas i przez nas wzrastało Królestwo Boże i aby nikt z naszej przyczyny nie porzucił Kościoła. Dlatego niech nam wszystkim towarzyszy kapłańska posługa drogi ku świętości i wzajemnej troski o swoje zbawienie.